Nie żyje Patryk Kalski, który miał się spotkać z dziennikarzem Dziennika Bałtyckiego w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Dziennikarz Michał Nastręt powiedział, że Kalski umówił się z nim na rozmowę przed świętami Bożego Narodzenia, jednak do tego spotkania nigdy nie doszło. Ale po kolei, kim był Patryk Kalski? Mężczyzna w chwili śmierci miał 43 lata. Kalski zmarł w Nowy Rok po zejściu do garażu. Co ważne, wcześniej dziennikarzowi pisał, że czuje się nękany. Kalski znany był w środowisku sopockim jako znajomy właściciela Zatoki Sztuki. Dodatkowo był on wykładowcą akademickim, instruktorem strzelnictwa, trenerem koszykówki i przedsiębiorcą. W latach 2011-2012 spotykał się ze znaną dziennikarką Dorotą Gardias. Jego firma także miała powiązania z Zatoką Sztuki. Po tym, jak w mediach pojawiły się informacje odnośnie poszukiwań Iwony Wieczorek przy Zatoce Sztuki, Kalski zadzwonił do dziennikarza i chciał się z nim spotkać. Jednak stwierdził, że nie jest to rozmowa na telefon i spotkają się po nowym roku. Na Mazowszu rozbił się radiowóz, w środku byli policjanci i dwie nastolatki. Wydział Kontroli Komendy wszczął w tej sprawie postępowanie. Ponieważ w pojeździe oprócz policjantów, jak już wspomniałem, były dwie młode dziewczyny. Policjanci z Pruszkowa, którzy spowodowali wypadek i w środku były dwie nastolatki, niestety rozchorowali się i przebywają na zwolnieniach L4. Gazeta Wyborcza dotarła do jednej z nastolatek i przeprowadziła z nią rozmowę. Ale po kolei do wypadku doszło z poniedziałku na wtorek 3 stycznia. Policyjny radiowóz uderzył w drzewo. W chwili wypadku w samochodzie znajdowała się 17-latka i 19-latka. Mimo tego karetka została wezwana tylko do policjantów, gdyż ci wcześniej kazali nastolatkom opuścić radiowóz. Później jednak jedna z nastolatek trafiła do szpitala. Ale jak w ogóle nastolatki znalazły się w radiowozie? Ano tak, że policja została wezwana do pożaru. Zgłaszającymi, jak się okazało, była młodzież. Straż pożarna ugasiła pożar, palące się gałęzie, ale policjanci zaczęli żartować z nastolatkami. Według relacji nastolatki żartami czasami były dwuznaczne, jak na przykład nie tylko takiego koguta możemy włączyć. Policjanci w pewnym momencie zawołali jedną z nastolatek do radiowozu. 19-latka bała się sama wsiąść do radiowozu, więc z nią wsiadła koleżanka 17-latka. Następnie policjanci ruszyli z nastolatkami na przejażdżkę. Według relacji nastolatek policjanci włączyli sygnały dźwiękowe i świetlne i jechali bardzo szybko. Na drugim zakręcie radiowóz rozbił się o drzewo. Po wypadku funkcjonariusze kazali uciekać nastolatkom, a starszy policjant miał powiedzieć do nich spier. Nastolatki uciekły, ale zadzwoniły po znajomych, którzy przyjechali po niej i zawieźli je do szpitala. Zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Mateusz Morawiecki powiedział, że jest zwolennikiem kary śmierci za najcięższe przestępstwa. I w tej kwestii nie zgadza się z Kościołem. Jednemu z rosyjskich żołnierzy krew na opatrunku przybrała znak krzyża. Komitet Matek Rosyjskich Żołnierzy oświadczył, że to jest cud Boży i rosyjscy żołnierze są to męczennicy umierający za naród rosyjski. Na zdjęciu najbardziej opiniotwórcze stacje telewizyjne w Polsce, na pierwszym miejscu TVP Info, na drugim TVN24, a na trzecim miejscu Polsat News. W Stanach Zjednoczonych zdesperowany ojciec walczy, by zatrzymać zmianę płci syna zaplanowaną przez matkę. Po rozwodzie matka z synem przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie prawa gender są chronione. Matka twierdzi, że James jest dziewczynką i chce, by przyjął imię Luna. Argentyna kończy ten rok z prawie 100% inflacją. Jest to najwyższy wynik w Ameryce Łacińskiej.
W wyniku tak wysokiej inflacji ponad 43% obywateli znalazło się poniżej granicy ubóstwa, w tym 45% dzieci. 29-letni policjant z Warszawy został zatrzymany za dealowanie narkotykami. Towar wysyłał do odbiorców za pośrednictwem paczkomatów. Mężczyzna został aresztowany oraz wszczęto procedurę wydalenia z policji.